koniec sezonu turystycznego i początek roku szkolnego. To najważniejsze tematy sierpniowego podsumowania ostatnich wydarzeń w gminie Sępólno-Krajeńskie. Spodziewaliście się, że to pole namiotowe będzie się cieszyło takim dużą popularnością, szczególnie w czasie Dni Sępólna? Oczywiście, liczyliśmy na to, po to zostało otwarte. Łącznie ponad 350 tysięcy złotych zostało właśnie wydatkowanych na zakup pomocy naukowych. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Kraina TV. A dziś w programie powiemy jeszcze o budowie ulic na osiedlu Jana Pawła II, rozpoczętej budowie tzw. OS w gminie Sępólno. OSA, czyli otwarta strefa aktywności. Otwarta, to znaczy ma być dostępna dla wszystkich, nieodpłatnie. I o 80-leciu klubu sportowego Kraina Sępólno. Zakończył się właśnie tegoroczny sezon turystyczno-wakacyjny w Sępólnie Krajeńskim. Mimo że przed jego rozpoczęciem nie udało się wymienić pomostów na plaży, opiewał on w bardzo interesujące wydarzenia z otwarciem długo wyczekiwanego pola namiotowego na czele. Sporo się działo w tym sezonie. Otworzyliśmy pole namiotowe, został zbudowany budynek socjalny, który na tym polu służy turystom i wypoczywającym. Otrzymaliśmy z projektu z lokalnej grupy rybackiej 5 nowych żaglówek typu Sigma 600. Otrzymaliśmy również łodzie wędkarskie z silniczkiem elektrycznym, które obecnie wypożyczane są dla mieszkańców bezpłatnie, mogą z nich korzystać. I mogę tutaj śmiało powiedzieć, że są wykorzystywane, jak jest tylko pogoda i pojawiają się mieszkańcy na plaży. A panie dyrektorze, spodziewaliście się, że to pole namiotowe będzie się cieszyło takim dużą popularnością, szczególnie w czasie Dni Sępólna? Oczywiście, liczyliśmy na to, po to zostało otwarte. Oczywiście była promocja i trwa ona do końca sezonu plażowego, turystycznego. Można tam rozbijać namioty, można przyjeżdżać kamperami bezpłatnie, korzystać z wszystkich rzeczy, które są przeznaczone dla turystów. No i tylko tych pomostów żal. Ja myślę, że pewnie, że żal. Chcieliśmy, żeby na ten sezon one stały już tutaj w wodzie, ale no niestety przetarg nie wyszedł, ale mamy nadzieję, bo za chwilę gmina ogłosi przetarg, że jeszcze na przełomie tego roku i początku przyszłego roku, na przyszły sezon, te pomosty nowe, oczekiwane przez mieszkańców, będą stały już na naszej plaży. A skoro kończą się wakacje, to znak, że czas wracać do szkoły. Tradycyjnie w każdej placówce zaszły jakieś zmiany. Choć tym razem głównie polegały one na zakupie sprzętu dydaktycznego. Najwięcej wakacje działo się w szkole podstawowej numer 3. Dostaliśmy też dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup sprzętu potrzebnego i wyposażenia do szkół. I tutaj muszę powiedzieć, że łącznie ponad 350 tysięcy złotych zostało właśnie wydatkowanych na zakup pomocy naukowych, mebelków, wyposażenia do szkół. Chociaż tak jak tutaj było powiedziane, w szkole podstawowej numer 3 były największe prace remontowo-budowlane prowadzone, ponieważ tutaj będą mieściły się dodatkowo dwa oddziały przedszkolne. Już funkcjonuje tutaj oddział przedszkolny przedszkola Bajka i dlatego też postanowiliśmy ze względu na możliwości lokalowe wykorzystać te pomieszczenia, którymi dysponuje szkoła podstawowa numer 3 i zaadaptować je dla najmniejszych naszych obywateli i dzieciaczków dla przedszkoli. I wakacje zostały wykorzystane właśnie na ten czas, żeby takie pomieszczenia dla dzieciaczków przygotować. Panie burmistrzu, to, że
te najmłodsze dzieci muszą się znaleźć w szkole podstawowej, to dowód na to, że ich jest bardzo dużo, że to zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną też jest wspólnie ogromne. Na sesji oświatowej pod koniec czerwca padła taka sugestia, że przydałoby się w mieście trzecie przedszkole. Czy pan się z tym zgadza? Całkowicie tak. Okazuje się, że coraz więcej rodziców jest chętnych właśnie oddać swoje dzieci do przedszkoli. To wynika z tego, że otrzymują pracę, mają zajęcia, dzieci muszą mieć opiekę, w związku z tym dwa przedszkola funkcjonujące na terenie naszego miasta i punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie gminy no są na dzisiaj niewystarczające. Widzimy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże ze względu na to, że właśnie, że rodzice w większej ilości decydują się teraz oddawać dzieci do edukacji przedszkolnej, stąd też myślę należy zacząć działać i przygotować nowe trzecie przedszkole, przywracając tutaj funkcję szkoły dla szkoły, a wszystkim chętnym zabezpieczyć właśnie te usługi w trzecim przedszkolu. Koniec wakacji upłynął także pod znakiem budowy tzw. OS i montażu placu zabaw i siłowni. W sumie, nie licząc tych przyszkolnych, na terenie całej gminy Sępólno znajdują się już 33 place zabaw i 6 siłowni plenerowych. Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła do rządowego programu OSA, czyli Otwarta Strefa Aktywności. Otwarta to znaczy ma być dostępna dla wszystkich nieodpłatnie. Strefa aktywności, czyli siłownia plenerowa, która ma pomóc tutaj mieszkańcom w sprawności fizycznej. Jeżeli jakaś gmina chciała mieć większy, szersze te osy, to mogła wystąpić też o place zabaw i tak w gminie Sępólno wystąpiliśmy o 5 os, czyli 5 takich plenerowych siłowni, a w przypadku miasta oprócz tych siłowni, które tutaj widzimy, powstaną też 2 nowe place zabaw. Jeden właśnie tutaj na osiedlu Jana Pawła II i drugi w drugiej części miasta w obrębie ulicy Lipowej i Parkowej. Panie Borysiu, tutaj jest plac zabaw, to on zostanie zlikwidowany, zostanie wymieniony, czy ten nowy zupełnie gdzie indziej się pojawi? Nie, w tym samym miejscu powstanie nowy plac zabaw, uzupełniony jeszcze o dodatkowe urządzenia, bardziej nowoczesne, natomiast te wykorzystamy, jeżeli uda się to jeszcze do korzystania, natomiast inne będą zezłomowane. Przed miesiącem informowaliśmy o rozpoczęciu budowy ulic na osiedlu Jana Pawła II. Okazuje się, że prace idą pełną parą i mimo, że oficjalny termin to koniec roku, wszystko wskazuje na to, że ulice będą gotowe dużo wcześniej. Jak na razie widać, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Mam nadzieję, że pogoda i inne okoliczności nie przeszkodzą w tym, żeby w tym roku zakończyć wszystkie ulice na tym osiedlu, a co za tym idzie, mieszkańcy będą mogli korzystać właśnie w pełni z infrastruktury drogowej, która tu się pojawia. No właśnie, panie burmistrzu, ten termin to jest rzeczywiście tak, że do końca roku Zakład Transportu i Usług ma czas? On ten czas ma troszeczkę krótszy, bo oczywiście zimę wykluczyliśmy umownie z realizacji zadania. Wiadomo, że warunki atmosferyczne mogą nie pozwolić. Myślę, że teraz wszystko zależy od zakładu. Jak będzie się sprężał, to być może dużo wcześniej te prace zostaną zrobione. Czy te inwestycje kończą prace drogowe na osiedlu Jana Pawła II? Nie do końca. Większość oczywiście tych dróg będzie urządzona, zrobiona, natomiast jeszcze osiedle Jana Pawła II to są malutkie kawałki ulic, jak na przykład Prusa. No i myślimy już powoli o dalszych naszych osiedlach, które się rozbudowują w kierunku Kawli. Tam też są drogi na razie gruntowe, nieutwardzone. 80 lat to piękny wiek, a w przypadku klubu sportowego piękny jubileusz. Tyle właśnie lat kończy w tym roku MLKS Krajna Sępólno, a oficjalne obchody zaplanowano na drugą połowę września. To piękna historia napisana przez pokolenia, przez kilka pokoleń mieszkańców tej gminy, tego miasta, tego pięknego miasta Sępólna Krańskiego. Obchody przypadają, będziemy organizować 22 września dokładnie. Chcemy uhonorować te osoby, które miały znaczący wpływ na historię klubu, te osoby, które osiągnęły znaczące wyniki i te osoby, również młodzież, która obecnie trenuje i pracuje na wyniki w obecnym czasie. Czy już znamy już scenariusz obchodów? Czy wiadomo, co się będzie działo? Bo krążą plotki, że wielka niespodzianka. Tak, już jest dopracowane
Jeżeli rozchodzi się o szczegóły, to wiadomo, jeszcze jest co dopracować, tak? Natomiast jest, myślę, wielka niespodzianka dla mieszkańców gminy Sępólno. Wspólnie z panem burmistrzem i gminą Sępólno-Krańskie zadbaliśmy o to, aby odwiedził nas jeden z kabaretów renomowanych w Polsce. Będzie to formacja Châtelet, na której występ wszyscy mieszkańcy Sępólna-Krańskiego mają darmowe wejściówkę. I to jest nasze podziękowanie dla mieszkańców za zaangażowanie w funkcjonowanie klubu. I to już wszystko, co tym razem dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szklanym ekranie w kolejnych programach telewizji Kraina TV.